Tam młodzież. Przede wszystkim przyszedłem tutaj, żeby zobaczyć, spotkać się z młodzieżą. Młodzieżą z pierwszej szkoły, która została założona, jak tu jest napisane, 1862. Pan starosta mi mówi, jedna z najstarszych szkół rolniczych w Polsce. Najstarsza. Najstarsza, dobrze. Trzeba pilnować pierwszeństwa, żeby nam ktoś nie odebrał. Więc przychodzę z całym szacunkiem do szkoły. Muszę zdać sobie sprawę, ile pokoleń przeszło przez ten budynek, ile pokoleń wyszło i pracowało w całej Polsce. Na pewno z tego, z tej szkoły wyszli także bohaterowie, patrioci, przecież II wojny światowej i te wypadki w ciągu tylu lat. Wy jesteście kontynuacją, tą piękną kontynuacją szkoły. Ja nie znałem tej szkoły, ale słyszałem wiele razy o tej słynnej szkole rolniczej w tej tutaj miejscowości Czernikowej. Spotkałem też wielu księży, którzy byli tutaj w Karyniu, którzy uczyli. Zawsze mówili dobrze o młodzieży, która tutaj się uczy. Młodzież nie tylko Czernikowa, z gminy, z parafii, ale pytałem tam tych chłopców, dziewczyny na początku, skąd pochodzą, więc przychodząc z zewnątrz również. Niewątpliwie rolnictwo w Polsce przeżywa kryzys. Kryzys. Rządy stara się odbudować to rolnictwo. Myślę, że ten kryzys nie tyle szkoły, co ilości młodzieży, która tam przychodzi, także dotyka właśnie do waszą szkołę. Nie uczę teraz. Na pewno tutaj kryzysu wychowawczego, kryzysu kształcenia na pewno nie ma. Przynajmniej taka jest opinia w tej szkole. Więc niech ma Pan błogosław przede wszystkim przełożonym, dyrektorowi. Dyrektorowi, tak, gdyby Pana zgodu na lekcjach. Schował się za chwilę. Siedzi stary schowowy, który tutaj uczy. Niech Pan błogosławi, żebyście skorzystali z tego okresu nauki w tej szkole. Bo to jest Wasz czas. Albo skorzystać, wykorzystać ten okres pobytu w szkole i będzie to owocowało na przyszłość, albo po prostu będziecie żałowali, kiedy żeście nie wykorzystali tego momentu. Dobry nauk. A to dzisiaj bardzo potrzebne wykształcenie waszych dzieciaków, to jest rolnictwo i inne. Ogólnokształcące też. Też. Masz czas. Starajcie się o dobre wykształcenie, ale także nie mamy, nie zapominajcie o formacji duchowej. Przyjmujcie to, co ksiądz Stanisław, nie wiem, czy jest jeszcze ktoś inny z katechetów, czy tylko ksiądz Stanisław. Staracie się korzystać z naukiem religii. Proszę Was, żebyście też uczestniczyli na mszy świętą niedzielną. W sakramentu świętym. Ważna jest formacja, ta wewnętrzna, duchowa. Nie zapominajcie o tym. Niech Wam Pan błogosławi, a nauczycielom dziękuję za ten wkład. Młodzież, wykształcenie i wychowanie. Dziękuję bardzo za to serdeczne przyjęcie. Także wychowankom tej fundacji.